Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, na pewno bardzo potrzebujemy w Kościele takiej mądrej refleksji, mądrej teologii, która by szukała zrozumienia. Na pewno bardzo warto szukać filozoficznego, teologicznego rozumienia, co to znaczy, że Pan Bóg jest, co to znaczy, że jest Trójcą i tak dalej. Ale to nie jest moja działka. W takim sensie ja za prosty chłopak jestem, żeby wam takie rzeczy mówić. W związku z tym chciałbym, żebyśmy z tą Trójcą Świętą, jeżeli tak można powiedzieć, zrobili dzisiaj coś innego. Czyli spróbowali zobaczyć, co to znaczy dla nas. Co ten fakt, taki prosty fakt, że Pan Bóg jest Trójcą Świętą, oznacza dla nas, dla ludzi, dla Kościoła, dla pojedynczego człowieka i tak dalej. Kochani, jeżeli Pan Bóg jest Trójcą Świętą, to to oznacza w takim oczywiście najprostszym możliwym języku, że mówiąc brzydko, Pan Bóg jest relacją. Pan Bóg nie jest sam jeden, tylko Pan Bóg jest z kimś. O to chodzi, kochani, w tej tajemnicy. Że Bóg to jest ktoś, kto jest z kimś. Zobaczcie, żeby był ojciec, no to musi być taki ktoś jak syn. Jak nie ma syna, to nie ma ojca. Ja wiem, że do mnie się mówi ojciec, ale to tylko tak w takim sensie duchowym. De facto ojcem nie jestem, bo nie mam syna ani córki. Nie mam dziecka, więc nie da się o mnie powiedzieć, że jestem de facto ojcem. Żeby można było powiedzieć o ojcu, że jest ojcem, no to musi być dziecko, bo inaczej to nie jest ojciec. Jeżeli jest syn, no to żeby być synem, no to trzeba mieć rodzica. Czyli zobaczcie, że te osoby w Trójcy Świętej potrzebują kogoś, żeby być tym, kim są. Jeżeli tak można powiedzieć, nie? Ojciec, żeby był ojcem, musi mieć syna. Syn, żeby był synem, musi mieć ojca. Wierzymy, że Duch Święty pochodzi od nich obu. Czyli on ich potrzebuje tak samo, bo by go nie było, gdyby nie oni. Kochani, najkrócej. Bycie Bogiem polega na tym, przepraszam, że tak mówię, bo to bardzo dziwnie brzmi, powiedziało stworzenie do Pana Boga, słuchaj, Panie Boże, bycie Bogiem polega na tym, że się jest z kimś. Kochani, to jest sedno tej tajemnicy, że Bóg jest w relacji do kogoś. I teraz uwaga, jeżeli zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a tak mówi Pismo Święte, że jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga, to uwaga, pojedynczy człowiek nie ma sensu. Pojedynczy człowiek nie jest obrazem i podobieństwem Boga. Czy pamiętacie, kiedy Pan powiedział te słowa? To jest mój obraz i to jest moje podobieństwo. Czy to powiedział wtedy, kiedy Adam był sam, nie było jeszcze Ewy? Nie. Powiedział te słowa dopiero, kiedy Adam i Ewa przed nim stanęli, we dwoje, spojrzał na nich, zachwycił się. Mówi Pismo Święte, że raz usiadł i cały dzień siedział. Chodzi o dzień odpoczynku. Jak zobaczył to dzieło stworzenia, to cały dzień siedział i podziwiał swoje dzieło i mówi, to jest mój obraz i podobieństwo. Czyli jak zobaczył Adama i Ewę, czyli zobaczył te relacje, to mówi, to jestem ja. Mówi, to jest, tak wyglądam. Kochani, zauważcie, że chyba jednym z największych nieszczęść, jeżeli nie największym, jest doświadczenie samotności. Jest doświadczenie tego, że nie ma nikogo, dla kogo byłbym ważny, kto by mnie kochał, komu byłbym potrzebny, kogo ja mógłbym kochać i tak dalej. I nie chodzi mi, kochani, tylko i wyłącznie o ten taki rys romantyczno-związkowy. Nie, tylko chodzi mi w ogóle o takie doświadczenie ludzkie. Nie chodzi mi tylko o miłości małżeńskie, nie. Tylko, że chyba najgłębszym, najtrudniejszym doświadczeniem człowieka jest poczucie osamotnienia.
Jak słyszę czasem ludzi, którzy mówią, ojcze, ja mam takie wrażenie, że gdyby mnie nie było, to nikt by na to nie zwrócił uwagi, bo to by nic nie zmieniło. Czy ja jestem, czy mnie nie ma, to dla nikogo to nie ma znaczenia. Jakby jestem zbędny w tym świecie. To mam wrażenie, że to jest chyba najgłębsze doświadczenie nieszczęścia, jakie może człowieka spotkać. Boga, dlaczego tak jest? No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że człowiek w swojej istocie jest stworzony na obraz tego, który zawsze jest z kimś. Który zawsze jest dla kogoś. Który zawsze jest w relacji z kimś. Panie, powiem wam jedną historię. Dla mnie bardzo ważną taką, że tak powiem, z punktu mojego widzenia takiego powołania i bycia w zakonie. Wiem, że pewnie niektórzy to słyszeliście, bo to lata temu gdzieś tam pewnie opowiadałem, więc może ktoś to gdzieś już tam w tych przepastnych internetach usłyszał. Jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszego klasztoru łódzkiego, które mi też pokazuje pewną tożsamość tego, kim jestem. To jest pewna wyprawa, którą odbyliśmy kilka lat temu. Mieliśmy już ładnych parę lat temu 800-lecie założenia naszego zakonu. Mamy taką dosyć firmę z długimi tradycjami, nie? I kiedy były obchody 800-lecia, to bracia z tego klasztoru wymyślili, że fajnie byłoby pojechać do źródła. Czyli pojechać do tego miejsca, gdzie się Dominik urodził, nie? Jakby skąd się wziął zakon. I takie sobie zróbmy rekolekcje na odnowienie naszego charyzmatu. I tak zrobiliśmy. Wynajęliśmy busa na Allegro. Okazało się, że da się na Allegro busa wynająć. Nie wiedziałem tego, ale się okazuje, że się da. I tym busem przez całą Europę pojechać do Hiszpanii, bo Dominik pochodzi z Hiszpanii. I pojechali do Caleruega. Caleruega to jest taka miejscowość, 4 domy, 2 ulice, gdzie się urodził święty Dominik. Naprawdę, dosłownie, to są 2 ulice, klasztor Dominikanów na środku, który by pomieścił prawdopodobnie ze 120 braci, jest tam 4. Nie? No niestety prowincja hiszpańska nie ma się zbyt dobrze, jeżeli chodzi o powołania i tak dalej. Jak nas zobaczyli, nas tam było chyba 9, oni tam średnią wieku mają tak 89 mniej więcej, więc jak nas zobaczyli, to mówią, zostawcie chociaż 3. Nie? Jak możecie. To by się nam może coś odrodziło. I słuchajcie, do tego Caleruega zajechaliśmy i wieczorem odpowiedzieliśmy mszę świętą. Tomek Nowak, który wtedy był przeorem, mówi do mnie, żebym powiedział kazanie. No to coś tam gadam, akurat było czytanie o Barnabie i o Pawle z apostolskich dziejów, nie? No i mówię do braci, że tak jak bardzo potrzebował Barnaba Pawła i Paweł Barnaby, bo o to chodziło, jakby jeden drugiego wyciągał z różnych tarapatów, no to mówię, może to jest jakiś taki sygnał dla nas od świętego Dominika, że my też siebie nawzajem potrzebujemy i może tu powinniśmy coś pomyśleć. Jak przeor to usłyszał, to mówi następującą rzecz. Mówi, słuchajcie, to w takim razie zróbmy jutro kapitułę. Kapituła to jest takie oficjalne zebranie wszystkich braci na poważne tematy. I mówi, chciałbym, żebyście na tej kapitule odpowiedzieli na 2 pytania. Chciałbym, żeby każdy z was powiedział, jak się ma, czyli w takim sensie, w jakiej jest aktualnie takiej sytuacji życiowej. W związku ze swoim powołaniem, z życiem w zakonie, z takimi sytuacjami osobistymi i tak dalej. Czyli w jakim jesteś stanie. Zdiagnozuj się. Czyli opowiedz braciom, jak się masz. A drugie pytanie, jakie masz plany? Czyli jak siebie widzisz dalej w swoim powołaniu, w zakonie i tak dalej. Oczywiście bracia, jak to słyszeli, jak to chłopy, nie? O matko, trzeba będzie teraz tu mówić o sobie, tak, i się wewnętrzniać. Więc w ogóle jest wielki opór. No ale przeor to przeor, powiedział, nie ma, że tam ktoś woli czy nie woli, tylko kapituła i tyle. I słuchajcie, następnego dnia spotkaliśmy się na kapitule. No i przeor mówi tak, że wiecie, jakie są pytania. Mówi, nie będę nikogo wywoływał. Kto tam pierwszy chce, to niech zacznie, nie? Wiecie, jak to się skończyło. 20 minut cisza, nie? Nikt się nie odzywa, nikt nic nie mówi. I w końcu jeden z braci, nie powiem który, mówi, no dobrze, to ja zacznę. I mówi tak. Jeżeli chodzi o pytanie na to, jak się mam, to zamierzam odejść z zakonu. I tak zaczął. Jest do dzisiaj w zakonie. Ale tak zaczął. Oczywiście wszyscy się obudzili natychmiast. Zaczął mówić, co mu się dzieje, zaczął mówić, co mu się wydarza, zaczął mówić, co przeżywa, dlaczego tak to przeżywa i tak dalej. Słuchajcie, to był jakiś taki ląd, który się zapalił. To, co on zaczął. Słuchajcie, siedzieliśmy chyba 3 godziny i potem każdy po kolei mówił. Ja słuchałem tych moich braci, znam ich od lat, niektórych znam kilkadziesiąt lat. Ja miałem pojęcie, że ja tych ludzi nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Że nie miałem bladego pojęcia, że w nich się to dzieje. Że oni gdzieś tam w środku, tam gdzieś tam z tyłu serca przeżywają takie rzeczy. To były oczywiście rzeczy dobre, święte, beznadziejne i grzeszne. Nie tak, że tylko samo zło, nie? Tam były też przepiękne rzeczy, ale nie miałem pojęcia, że one są. Tam były tragiczne rzeczy i nie miałem pojęcia, że one się dzieją.
I słuchajcie, potem kiedy wróciliśmy, to już było kilka lat temu z tego wyjazdu, miałem wrażenie, że jesteśmy zupełnie w innym domu. Że jesteśmy zupełnie w innym klasztorze niż byliśmy. Nie to, żeby wcześniej było między nami źle, nie. Zawsze było mi dobrze w tym domu. Ale od tamtego momentu miałem takie wrażenie, jakbyśmy po prostu na nowo zbudowali zupełnie nowy rodzaj więzi. Że kiedy widziałem brata i patrzyłem w jego oczy, to miałem w głowie to wszystko, co od niego usłyszałem i zupełnie inaczej patrzyłem na to, co on mówi, co robi i tak dalej, i tak dalej. Więc co to jest? To jest relacja. Kiedy nagle kogoś poznajesz, kiedy wchodzisz w czyjeś serce, kiedy stajesz się dla kogoś, kiedy ktoś ci daje dostęp do siebie. Kochani, dla mnie Trójca Święta tak się objawia. Dlatego, że my w głębi istoty, w głębi serca jesteśmy właśnie kimś takim. Jesteśmy kimś, kto nie może żyć sam w sobie. Kto nie może sam sobie wystarczyć. I chociaż jesteśmy oczywiście kompletni, Pan Bóg nas stworzył absolutnie idealnie, ale uwaga, stworzył nas idealnie w dwójkach. I nie chodzi mi oczywiście w małżeństwa, kochani, to nie chodzi tylko o małżeństwa. Tylko chodzi, że w dwójkach, czyli w relacji z kimś. A to znaczy również oczywiście w trójkach, czwórkach, w piątkach, w dziesiątkach i tak dalej, i tak dalej. Kochani, kimś takim powinien być każdy człowiek pojedynczo, kimś takim powinny być nasze rodziny, kimś takim powinien być Kościół. No jak jest, to myślę, że sami wiemy, nie? I to na każdym z tych poziomów. Ile jest samotności w poszczególnych ludziach, ile jest rodzin, gdzie nie ma żadnych relacji. A jak jest w Kościele, to czasem głowa mała, nie? Ostatnio, kochani, strasznie mnie dotknął biskup Grzegorz Ryś. Słuchałem jego kazania z mszy krzyżma. Wiecie, co to jest msza krzyżma, nie? W tym roku była przeniesiona, bo nie mogła się odbyć tam w tym czasie, kiedy były święta i teraz się odbyła niedawno. Jest transmisja na YouTubie, możecie zobaczyć. I ksiądz biskup Grzegorz mówi tam do kapłanów, bo to jest takie święto kapłanów, bo się odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Najpierw mówi dużo o przyrzeczeniach i o przymierzu, ale na końcu powiedział po prostu jedno zdanie, które można było spokojnie pominąć, ale ono mnie tak rozharatało, że w ogóle głowa mała, bo stanął przed tymi księżmi, których ma w diecezji łódzkiej, nie? I powiedział do nich tak, że najpierw tam podziękował, że są, że są kapłanami, że posługują, a potem on stanął, biskup przed nimi powiedział tak, że chciałby ich bardzo przeprosić, a szczególnie tych wszystkich, którzy czują, że są przez niego niewysłuchani. Którzy w relacji z nim, w związku z tym, że mają, nie wiem, inne poglądy albo coś tam, nie czują się przyjęci. Że on bardzo chciałby każdego z nich przyjąć bez względu na to, co myślą i jacy są, no ale wie, że tak jest, że tak nie jest czasem, no bo jest jaki jest. I mówi, że bardzo ich przeprasza, że nie każdy z nich czuje się przyjęty przez niego jako biskupa. No mi się serce rozpadło. Co to jest za człowiek w ogóle? Który staje przed tymi, którymi rządzi i mówi, że chciałby być bardziej dla nich. Uwaga, to jest Trójca Święta. To jest Trójca Święta. Gdzie każda osoba jest dla każdej osoby. Kochani, nie bójcie się tych wszystkich momentów, gdzie wam doskwiera jakaś samotność i gdzie myślicie, Boże, ale czemu ja tak to przeżywam? No słusznie to przeżywasz. Bo to jest właśnie największy ból. Bo wtedy jesteśmy najbardziej nie sobą. Wtedy jesteśmy najbardziej zaprzeczeniem tego, jak nas Pan Bóg stworzył. Kochani, to dlatego, tak jak mówiłem na początku, jak Pan Jezus mówi, jak będzie wyglądało niebo, to zawsze mówi, to będzie uczta. A uczta nie polega na tym, że siedzisz sam i jesz do telewizora. Tylko uczta to jest uczta. Gdzie się siada wspólnie przy stole i się je, też po to, żeby jeść, to jasne. Ale przede wszystkim po to, żeby być z innymi. I tak Bóg opisuje Królestwo Niebieskie. I mówi, że On tam będzie chodził jako kelner. No tak mówi Ewangelia. Że On nas posadzi przy stole i będzie chodził między nami, będzie pytał, co podać. To jest niepojęte w ogóle, co Bóg mówi, kiedy opisuje siebie, swoje Królestwo. Koniec, zadajcie sobie dzisiaj takie proste pytanie na tych różnych przestrzeniach. Co możecie zrobić, żeby to zmieniać? Bo to najłatwiej oczywiście powiedzieć, no właśnie, bo ja to jestem sam i sama i mnie to nikt nie chce. Ale to nic nie zmienia, takie powiedzenie. Zapytaj się, gdzie w twojej indywidualności, w twoich kontaktach z ludźmi, w kościele, gdzie jesteś, w różnych miejscach, wspólnotach, grupach, pracach,
Co możesz zrobić, żeby tam powstały relacje? Uwaga, czasem relacja polega na tym, kiedy się nie da budować, że się po prostu czeka kochając, tak, kochani? Ja wiem, że mi powiecie, no ale ja tam mogę próbować, ale tam ktoś wcale nie chce. Ja z moim mężem to próbuję relację od 40 lat zrobić i to nawet już nie wierzę, że jest jakakolwiek szansa. Uwaga, czasem relacja polega na tym, że nie da się jej zbudować i tam się jest, czekając i kochając. Uwaga, Pan Bóg z większością z nas ma taką relację, gdzie po prostu jest i czeka. Nie odchodzi, tylko kocha, mając nadzieję, że ktoś kiedyś zauważy. To jest trudne, zdaję sobie z tego sprawę. Ale kochani, jesteśmy tym, kim mamy być, tylko wtedy, kiedy jesteśmy dla, z kimś, w relacji. Tak zostaliśmy stworzeni. Amen.